Cześć moi drodzy, witajcie, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mamy szybką wrzutę. Już ostatnio była jedna, w tym momencie będzie druga. Osoby z Facebooka pewnie będą pamiętać, że jakiś czas temu na grupie pytałem, jak sobie poradzić z niedosytem karmówki, to znaczy z tym, że mam po prostu bardzo mało karmówki i ta karmówka nie bardzo nadąża się rozmnażać. Otóż dzisiaj postanowiłem troszeczkę powiększyć swoje hodowle karmowe. Mam tutaj na myśli to, że dam im przede wszystkim większe zbiorniki i stąd też to, co widzicie w tym momencie na ekranie, to jest akwarium. To jest moje stare akwarium, stara 60, ono ma 60x30x35 z tego co kojarzę, z tego co pamiętam. Moje takie dawne akwarium dla rybek, natomiast w tym momencie jest już mocno zmęczone. Tutaj te łączenia są na tyle niestabilne, że po prostu nie chcę ryzykować tego, że to akwarium się gdzieś rozleci, więc na pewno wypełniać wodą go nie będę. Chociaż szczerze mówiąc ostatnio wypełniałem, żeby sobie zamoczyć drewno do akwarium i szczerze mówiąc nie rozleciało się, no ale wiadomo, na dłuższą metę nie wiadomo jak to będzie. No i dzisiaj tutaj sobie przerzucimy karaczany. Do tego akwarium przeznaczam karaczany dubia, czyli karaczany argentyńskie. Mam taką nie za dużą hodowlę, natomiast bardzo fajnie się rozmnaża. Zamówiłem sobie przez internet kolejne 50 sztuk wylęgu, tak żeby troszeczkę zróżnicować krew w mojej hodowli. No i w tym momencie sobie to tutaj przygotujemy i przełożymy. Myślę, że nie będzie to jakiś bardzo pasjonujący odcinek. Podejrzewam, że wiele osób, które ma na co dzień styczność z hodowlami karmowymi, w ogóle nie będzie chciało go oglądać. Natomiast czasem zdarzają się osoby, które proszą o takie filmiki, no i dlatego dzisiaj taki filmik zrobimy. Komentarz nagrywam na żywo, to znaczy, że faktycznie mogą być jakieś niedociągnięcia, jakieś pomyłki, przejęzyczenia, więc bardzo was za to przepraszam. Natomiast ostatnio wydaje mi się, że takie nagrywanie komentarza na żywo jest dużo bardziej podliwe. To znaczy, wydaje mi się, że jako widz wam jest łatwiej odebrać taki komentarz na żywo. Dobrze, ja sobie tutaj przestawię to akwarium, tak jakoś zmienimy widok, no i urządzimy pojemnik. Nie będzie to nic trudnego, ale myślę, że jakoś przebrniemy przez ten odcinek. I w tym momencie mamy już zmieniony kadr, mamy taki kadr od góry. Wszystko tutaj się odbija, ja tutaj sobie mogę do was pomachać z góry, pewnie mnie widzicie. No ale trudno, musimy jakoś to przeżyć. W tym momencie będziemy sobie szykować pojemnik. Co ja od razu powiem na wstępie? Na wstępie powiem, że pojemnik, czyli całe to akwarium, nie będzie nakryte w żaden sposób. To znaczy, że nie zaplanowałem tutaj żadnej kratki nakrywającej, żadnego takiego spleksji czy czegoś takiego. Dlatego, że te karaczany, które przekładamy, czyli dubia, nie chodzą po szybkach. Po niczym śliskim w sumie nie chodzą, bo nie chodzą też po plastiku na przykład, takim śliskim. Więc tu nie musimy się bać o to, że one nam gdzieś uciekną. Ja już to u siebie przerobiłem i no nie boję się po prostu hodować tych karaczanów w ten sposób. To najważniejsze. Najważniejsze to oczywiście są miseczki z jedzeniem i z wodą. W tym momencie ja umieszczę je w moim akwarium. W tym momencie miseczki mamy już umieszczone. Jak możecie zauważyć, rzuca się w oczy to, że miski są po dwóch przeciwległych stronach akwarium. Robię tak z tego powodu, że czasem zdarza się tak, że jeżeli ten zwłaszcza pokarm jest przy wodzie, to on po prostu pleśnieje. No i taki pokarm jest po prostu do wymiany, do wyrzucenia, trzeba podać nowy. Także jeżeli mamy w tym momencie taki układ jak tutaj, to znaczy, że pokarm jest po całkowicie przeciwnej stronie od wody, no to tak naprawdę tego problemu nie ma. Jak jest podawana woda? Woda to nie jest żaden hydrożel, to jest po prostu zwykła wata, która jest nasączona wodą. Robię tak dlatego, że niestety nie jestem tutaj cały czas, a moja mama nie bardzo ogarnia hydrożel, to znaczy, no on jednak dość szybko paruje i jest dość kleisty, przez to młode karaczany po prostu się do niego przyklejają i dlatego zdecydowałem się, że lepiej będzie tak z watą. No i tak mama jak tutaj karmi mrówki, to przy okazji sobie nalewa troszeczkę wody na tą watę. Kolejnym elementem wyposażenia, który tutaj widzicie, jest probówka. Jest to probówka, która jest umieszczona na takim jakby małym, prowizorycznym stojaczku. Jak widzicie, zrobiony jest z takiej kratki. To jest kratka, którą kiedyś uszczelniałem swoje terraria, robiłem jakąś wentylację. I dlaczego ta probówka jest tak umieszczona? Dlatego, że chcę, żeby ten poziom był jednak troszeczkę przekrzywiony, żeby woda spływała na dół. Dlatego, że zaobserwowałem u swoich karaczanów, że w momencie, kiedy na przykład wody braknie im w miseczce, dlatego, że ta probówka to jest taki awaryjny zapas wody i kiedy braknie im wody w miseczce, to po prostu pobierają z tej probówki i wgniatają tą watę coraz bardziej. Dlatego, że wiadomo, ta wata po prostu, ta woda mniej tam dolega i ta wata musi być bardziej wpychana, żeby się dostać do wody. Kiedy sobie zrobiłem takie podniesienie, to już widzę, że tego problemu nie ma, że one sobie cały czas pobierają wodę z tej właśnie waty. I kolejny jakże skomplikowany krok, czyli wytłoczki. Mam tutaj bardzo dużo wytłoczek i teraz musicie mi dać chwileczkę, żebym sobie mógł te wytłoczki po prostu przełożyć do terrarium. Ok, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, mamy już tutaj dość sporo wytłoczek. Oczywiście brakło mi tych wytłoczek, myślałem, że będzie ich troszeczkę więcej, natomiast no jest jak jest, jeszcze jakoś się uzbiera i wtedy dołożę.
Karma znajduje się w tym momencie tutaj na dole, pod tymi wytłoczkami i ona po prostu jest tam umieszczona. Ona nie musi być nigdzie na wierzchu, dlatego że, szczerze mówiąc, karmę dodaję nie najczęściej. To znaczy raz na 2-3 tygodnie, dlatego że nie zjadają jej po prostu tak szybko. Natomiast jeżeli chodzi o wody, to jak widzicie, tutaj w tym momencie mamy taką dość sporawą w sumie przestrzeń. Weszłaby tutaj jeszcze jedna wytłoczka. Natomiast ja wolę sobie zostawić to w ten sposób, dlatego że ułatwia to przede wszystkim nalewanie wody. No to co, teraz przechodzimy do mojej starej hodowli karmowej, coś tam wam pokażę, coś tam wam opowiem i ładnie sobie karaczany przerzucimy. A tak właśnie wygląda moja dotychczasowa hodowla karaczana Dubi. Nic nadzwyczajnego, dokładnie to samo co tam. Nie ma tutaj już miseczek z wodą i miseczki z jedzeniem, dlatego że je po prostu przełożyłem do tamtego terrarium. Jak widzicie, zwyczajnie w świecie wytłoczki. Wytłoczki z karaczanami, które gdzieś tutaj powinny być. Akurat na tej wytłoczce nie mamy nic, ale myślę, że zaraz znajdziemy jakąś właściwą. O, tutaj sobie coś chodzi pod jakimś trupkiem. Takie drobne, malutkie karaczanki, jak możecie zauważyć, sobie biegają. To jest jakiś taki wylęk. Myślę 2-3 tygodnie ma coś takiego, mniej więcej. Dlatego, że u mnie te karaczany się mnożą. Natomiast zaczynałem tą hodowlę od 10 sztuk. Podejrzewam, że rodzeństwa, stąd dlatego zamówiłem teraz sobie z innego źródła karaczany, żeby tą krew zróżnicować. Dlatego, że obserwuję, że po prostu czasem te karaczany w sumie nie wiadomo dlaczego padają. No ale to nie jest jakoś bardzo istotne. Otwierając te właśnie wytłoczki, czasami jestem zawiedziony tym, że w sumie tutaj nie ma żadnych karaczanów. Natomiast największa ilość tych karaczanów znajduje się pod spodem. O, proszę bardzo, tu jak widzicie, jest już tego całkiem sporo. Jak widzicie, przeważająca ilość osobników to są osobniki młode, czyli te takie drobne kuleczki biegające po ziemi. Natomiast dorosłych jest niestety niewystarczająca ilość na to, żeby je skarmiać mrówką. Stąd właśnie podjąłem kroki, by powiększyć tą hodowlę, żeby może zastymulować te robale do tego, żeby się szybciej rozmnażały. Jeżeli chodzi o karmienie tych karaczanów, to wiadomo, że przepisów na taką karmówkę dla karmówki jest cała masa. W internecie można znaleźć naprawdę wszystko. Ale jakby się ktoś zapytał, to powiem wam, czym ja karmię. U mnie jest to mieszanka płatków owsianych, płatków zbożowych, troszeczkę karmy dla kota, płatki dla ryb i odrobina ryżu. To wszystko jest zmielone w takim młynku do mielenia kawy i po prostu to podaję moim karaczanom. Tak właśnie wyglądają karaczany, nie jest to nic skomplikowanego. Jeszcze za chwileczkę na szybko przerzucimy sobie, a właściwie posprzątamy hodowlę karaczana tureckiego, dlatego że tutaj wam pokażę jakieś takie moje tipy, jeżeli chodzi o hodowlę tego karaczana. Mam nadzieję, że filmik nie wyjdzie za długi, więc bez zbędnego przedłużania tu sobie przerzucam i robimy cięcie. A tutaj macie już hodowlę karaczanów tureckich. Jak widzicie, troszeczkę obraz nędzy i rozpaczy. To wszystko będzie teraz przekładane i czyszczone, dlatego że no raz na jakiś czas trzeba to zrobić. Mój taki szybki plan, którego nie będę nagrywać, nie będę wam tego pokazywać, bo szczerze mówiąc mi się nie chce, a po drugie jest to nudne. To jest po prostu przełożenie całej tej hodowli do pojemnika po Argentynie w tym momencie. I potem wyczyszczenie całego akwarium i będziemy sobie to wszystko aranżować. Także przed nami cięcie dla was. Jedna sekunda, dla mnie pewnie jakieś pół godziny roboty. Cięcie. No dobrze, jesteśmy z powrotem. W tym momencie mamy już wyczyszczone akwarium. No i po jednej stronie mamy pojemnik z jedzeniem, po drugiej pojemnik z wodą. Natomiast to, co mamy tutaj, to jest butelka, w której umieściłem wcześniej wyparzoną korę sosnową. I ma ona wycięte dziurki. Stosuję to po to, by karaczany miały gdzie składać swoje ooteki. Powiedzmy sobie tak, pseudo jaja. Czyli te takie podłużne pakieciki jaj. Niestety zaobserwowałem, że po prostu składają je w wytłoczkach gdzieś na dnie i te ooteki po prostu robią się takie suche, zapadają się i nic z tego się nie wylęga. No niestety tak bywa i dlatego postanowiłem, już uczony doświadczeniem, dlatego że już wcześniej kiedyś to samo zaobserwowałem, dodać im coś takiego wilgotnego, czyli po prostu butelkę z korą. Do tej butelki mama będzie wlewać po prostu troszeczkę wody, żeby to nawilżyć i one będą mogły znosić tam ooteki, w których będą jaja, które wtedy już nie będą wysychać, stąd będzie się to wszystko, mam nadzieję, fajnie rozmnażać. Kiedyś stosowałem podobny patent, tylko nie w butelce, po prostu w płaskiej misce. I było wszystko dobrze, mam nadzieję, że teraz będzie również tak samo.
No i jesteśmy z powrotem. Gdybyście się zastanawiali, co to jest to tutaj, to jest to prototyp tego, czyli też taki pojemniczek do inkubacji jaj. Umieściłem w nim sphagnum moss, czyli ten taki mech torfowiec, dobrze mówię. No i też tam po prostu karaczany składały sobie ooteki. No i tak to będzie wyglądać. Hodowla nie jest bardzo skomplikowana, tu nie ma nic nadzwyczajnego do roboty, nic trudnego. I to tak naprawdę tyle w tym odcinku. Ja mam nadzieję, że on nie wyjdzie jakiś masakrycznie długi. Mam ogromną nadzieję, że tak będzie. Może wam tu wrzucę jakieś przebitki czy coś takiego. Mogę wam pokazać jeszcze inne moje hodowle karmowe, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli tak jest, to bardzo serdecznie proszę was, piszcie w komentarzach. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować jednemu użytkownikowi, który pomógł mój kanał, że tak się wyrażę. To znaczy, że w trakcie dokonywania ze mną pewnej transakcji przelał mi troszeczkę więcej pieniążków niż się umawialiśmy. Ja się zapytałem oczywiście, że skąd to się wzięło i że oczywiście zwrócę te pieniądze. Natomiast on powiedział, że to jest taki, powiedzmy, gratis bonus na rozwój kanału. Ja cały czas o tym pamiętam, nie podaję specjalnie danych tego użytkownika, dlatego że może sobie tego nie życzyć. Natomiast jeżeli mogę mieć prośbę, to napisz do mnie gdzieś tam na Facebooku, że czy się zgadzasz, czy nie. Jeżeli tak, to ja sobie po prostu gdzieś jeszcze w jakimś materiale o tym wspomnę i podam to wszystko. Także mam gorącą prośbę do ciebie, zrób to. I to było już jakiś czas temu, natomiast ja cały czas o tym pamiętam, więc to nie jest tak, że ja zapomniałem i że ha, 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 hajsy i hajsy i dziękuję bardzo. Cały czas to pamiętam i to tak, żebyście mieli jakiś taki, powiedzmy, dowód na to, że to nie jest tak, że ja idę sobie potem kupuję nowy telefon czy coś takiego. No i cóż, w tym materiale to tyle. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie jakieś materiały jeszcze z innych moich hodowli karmowych. Nie jest tego dużo, natomiast zawsze coś można o tym powiedzieć. No a ja wam wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie. Nowe osoby zapraszam do dołączenia do naszej mrówczej kolonii, a stałych widzów zapraszam do sekcji z komentarzami. Trzymajcie się i czułki w górę!